Siema, hejo, słuchaj Oskar, powiedz mi, gdzie jest ten sprzedawca tego samochodu naszego? Słuchajcie, sprzedawca sprzedał nam BMW E46, nie? Fajnie zadbana, bananowa taka, nie? No, ale no, pokazał co i jak jedzie, ale on nie jedzie, nie? Zostawił nas tutaj samych z tym, nie? No patrzcie ty, no, no mega, mega fura jest. Pokaż ten środek. No, to zobacz. No, a czemu zostawiłeś otwarty bryk? Jak to tu ukradł? Kurde. Kluczy? Mam. W tacyjce został! O kurde! Połóż to na siedzeniu, spróbuję. Nie działa, wiesz? Spróbuję cię wepchnąć. Nie, no to ja ci pomogę. Sam będziesz pchał? A czekaj, a szyba front działa? Tam masz na środku opuszczanie. Opuść szybę. Nie zamykaj na razie. Gdzie? A ty, ty jaki tu pulpit jest wyczesany? Nie, no nic nie działa. No ale spróbuj szyba na przycisk tu. Tego kluczy, no. O, ruszyło. Weź szybę zrób. Widzisz? Chcę. Ona prądu, tylko prądu nie ma. Idzie powoli, widzisz? No idzie. Czyli coś prądu ma. No resztkę trzeba zaraz będzie. Ty co, 240 goni? Możliwe. Ale czad! Wszystko fajne w skórach. Rzuć na luz, zobaczę czy sam. Jest luz. Nie dasz rady. Poduszka się zapaliła. Tylko tu jest w dziurze, nie, nie wypchnę. No fajna fura jest. A widziałeś kiedyś? Pokażę ci, jak się pcha samochód. Patrz. Zapasy? Tak, patrz. O kurde, to ja tu, a ty tu. Dobra, dalej, jedź. Ja jestem trochę wysoki. No, że musimy wybujać go. Dawaj. Up! Jeszcze raz. Jak się pcha auto? Na lusach. O, wszystko tutaj cacane. Na kable go odpalimy. Płyndor spryskiwaczy mamy 5-3 litra. Dużo, no? Dużo, no. Czekaj, gdzie jest minus? Po lewej. Ten. Minus, no. A tu klema jest luźna w ogóle, ty. Ale to nic nie zmienia, ona była luźna. I żeby te się nie zetknęły, a ja idę po... Idę po samochód. Dobra. O, klient nam sprzedał, ale przejechał się kawałek i rozwalił nam. Taka prawda. Pokazał jak z górki się zjeżdża w tej. Nie no, nie mam mu za złe tego. Patrzcie, tutaj kanapa dla Oskara. Żebym miał gdzie tutaj kopyta wyciągnąć. Ty, tu jakieś prezenty jeszcze dostaliśmy. Ty, paczki po McDonaldzie. Tylko kontrolki się nie palą, a muszą się zapalić. No. I musisz ten kabel coś lepiej złapać. Tam jakiś metal przymożesz za stacyjkę, gdzieś palec dotknij. Nie no, Jarek nie odpali, bo nie ma zapłonu, nie ma żadnej kontrolki. On teraz kręci, ale nie podaje pompa. Pokaż mi. No ty se tu nie radzisz. Nie radzę sobie. Nie przewodzisz prądu. Nie przewodzę prądu. Coś tu nie odpali. Gaśnica jest. Coś ty? No, a jak to się przesuwa? Jak? O! Dobra. Widzisz? Gaśnica, faktycznie. I fajerwerki tam są. Dymy, dymne świece, ty. Jest luz. Kurde, wgniotłeś już tu. Gdzie jesteś? O, widzisz? No. Teraz zapali. Nie przewodzisz prądu. Nie przewodzę prądu. Gaziutek pełen zbiornik jest, a przełączymy go na benzynkę. To będzie lepiej chodził. Ty mamy prawie ćwiartkę paliwa i cały zbiornik gazu. Co ty? No, no patrz. To na tym gazie będziemy śmierać? No zobacz, jest ten. No, cały zbiornik gazu mamy. Radyjko gra, czy nie? No, patrz, patrz. Dobra, ja wsiądę do tyłu. Ale no, żeś to nie wsiądzie. Za mną nie wsiądziesz. Nie no, musimy go przecież podłączać jeszcze, Jarek. No, ja się tu ładuję. Radio gra, czy nie? Żeby nie zgasł. Tylko, że ty jakieś ładowanie ma.
na to musimy podładować, bo jak już zgasznie komuś w polu, to jest trudna, nie? Właśnie. Da się czekać. Wsiadam. Ja kieruję! Ale ty później. Ale tu... Oskar na pasażera od razu obczai wszystko. Radio działa. Działa radio, wiesz, tylko szumy są, nie? No trzeba stację ustawić, bo akumulator nie było, się rozprogramowało. Weź szarpnij fotel do tyłu. Ale masz tu wypasioną. A widziałeś, jakie mamy tywaniki? M3? Co ty? Sportowe M3. Widzisz to? No tu jest. No jest, M3. No. Czekaj, zobaczymy, czy to radio coś zagra. FM-y są. Czekaj, skan. Skanujemy. To płytę możesz jakąś załatwić. Ty, może jest płyta? Może tu. Ty, gazu mamy pełno. Szybę zamknę. Patrz. O, ciężko idzie. Musisz jej pomóc ręką. Ręką musisz. Którą ręką? Ja tu będę trzymał. Podciągaj ją. No, bo jeszcze nam deszczu nawrotuje. Tylko nie możemy go zagotować, nie? No. No dobra, daj wsteczny i podjedziemy kawałek. To trzymaj. Może coś uda ci się nagrać. W lewo? O, i jest wsteczny. A to ja wiem. Miałem taką. To piątkę. O, szum. Włączymy to, ty, żeby nie zgasła. Ty, przełączymy na tą benzynę na razie lepiej, no. Wiesz? Benzyna pewniejsza. No już. Tu mi w samochód nie przyzwa. A gdzie masz? Tam! A co? W pole jedziemy? Kawałek? A jak nam zgaśnie, to będzie lipa. A to nie, to podładujmy, co? Potem, no. A może tutaj taką rundkę zrobię jakąś? Ale nie szalej, żebyśmy... Ty człowieku, ty byś poszedł! To ta bąki kręci. No, ta bo... O! Jedź nie woskara, nie woskara! Pod zakład jedź, kurwa. Ale mega ty to jest, tylko gazu trzeba trzymać, nie? No, tylko wiesz, że tutaj dwójki nie możesz włączać, nie? Czemu? Ale szarpie coś. No szarpie. Bo zaraz, ty, a może dziobem byś... A nie, bo tu będzie zimno pracownikom, byś mógł wjechać trochę dziobem do przodu, to byśmy te dwie lampy odkręcili, żeby już było z głowy, nie? No właśnie. A faluje po... A nie, bo to ty tak robisz. Nie, no falowało. A. O, teraz patrz. Na wolnych zobacz, co się dzieje. A, widzę. Bo przez wycieraczki włączone, wiesz? Widziałeś? Ale on w ogóle zobaczył, ile temperatury ma, on nie ma cieczy, bo w ogóle wiesz, że jak wyleci cała woda z instalacji, to on będzie pokazał, że nie ma temperatury. No, bo nie ma czego mierzyć. No. A on zaraz, ciekawe, ile tej wody uciekło. Zaraz możemy spróbować dolać. Będzie się gotował tylko, nie? No tak, ale w końcu się zatrze, tak jak mi na Eurocrace'ie. A przełączę na ten gaziutek, czekaj, może na gaziutku będzie lepiej chodził. Daj mu teraz gazu. Ale się wkręca, ty, no. No i poczekaj, czy teraz będzie falował? Będzie. No nic, po prostu trzeba gaz trzymać cały czas, no. Nie odpuszczaj, biegów i tak nie będziemy zmieniać, jedynką będziemy... To co, wjeżdżamy dziobem trochę, żeby na nas nie padało? Czy będzie nic za zimno? Patrz. Tak, twarde odcinka. No, tak trzeba będzie po prostu moja jechać. Szyba chodzi? Moja, twoja lepiej. No. To co, podładujemy, lampy ściągniemy. Mamy klienta na lampy. Tak. No. Potem maskę ściągniemy, no to jakoś tam zrobimy z czegoś. Nie, nie? No, zderzak urwiemy, to zrobimy tą chłodnicę. Chłodnicę zderzak chcę urwać. A od kiedy to się zderzak urywa, żeby chłodnicę zrobić? No ale po co mi zderzak? No a jak walniemy w coś? No to tak nic nie daje. No to wiesz, krócej pojeździmy. Rozumiesz? To zaspawamy rury z przodu. Aha. No słuchajcie, no są różne tutaj opcje, nie? Oskar ma dużo różnych pomysłów, nie wiem, który tu będzie dobry, który zły. No w każdym razie zderzak urywamy, ściągamy lampy, bo mamy klienta na lampy. Patrz, co to jest? A to jest kontrola trakcji, ale tu już i tak nie działa. No, a tak to wszystko poza tym to działa. Poduszki są, nie? To, tamto. Klakson działa. Jakoś. Zobacz, jakie tam dokumenty. No właśnie nie ma nic. Nic nie ma dokumentów, ale tam mam torebkę z tym, z McDonalda. Ty, jakieś klamoty. To się wkręca do gazu. Patrz, awaryjne działają? Działają. Ktoś nawet urwał, ale działa. Patrz. A wentylator? Co to jest? No klima. Aha. Nie działa? Nie działa. Wszystko. Ty wciskać nie potrafisz. Prądu nie przewozisz. No dobra, no to co? Otwieraj machę, gaś go i ten kluczyk zostaw w środku.
idę po tego, po prostownik. Fajna tapicera, płyta jakąś musimy wziąć. Co tu jeszcze mamy? Aha, maskę miałem otworzyć. No, to się w automacie otwiera. Widziałeś, jaka fajna furka? Kolejna na upalanie. No, pierwszy nasz cylindronapędowiec na pole do robienia czasówek. Dobra, muszę tu Oskarowi prądu trochę dać. O kur... To na pewno będzie działało. Uważaj, zamykam. Ten akumulator, słuchaj, włącz tu. Już wiem, ale zobacz. Ten akumulator przy teraz, patrz. On ma zamiast 12 minimum volt ma 8. Dlatego nic nie działa. I patrz, włączam ładowanie, to idzie, nie? Idzie. No, ale no, nie ciekawe. Wiadomo, czy już nie zdech, nie? No, zobaczymy. Wiesz, umrzeć. Zobaczymy. A choć wiesz co, no co jeszcze tu ciekawego w tej bejcy może być? No chyba nic, silnik, no, tak. A jaki to jest w ogóle silnik? Nie wiem, albo 1,6, albo 1,8, albo 2 litry, nie wiem. Ty, to szyberdach jest, ty. Dobra, no słuchajcie, my tutaj ładujemy teraz bryka, nie? Zobaczymy, czy ten akumulator ożyje, czy nie. Jak nie, no to będzie trzeba kupić po prostu akumulator. No bo tak co chwilę to nie będziemy od kabli, utkniemy gdzieś w polu i dopiero będzie. Jazdę próbną już dzisiaj zrobimy. Idę pomóc Oskarowi lampy odkręcać od wejcy. Tu masz wodę. To moja. Aha. Tego na wejście. Dobra. Czy to jest do kleju? Nie, to jest, to masz do kleju, nie? Nie, możesz wziąć. Nie żałuj Oskar tej wody. Czekaj. Pierwsze odpalenie naszej bryki. Po serwisie. Po serwisie, oczywiście. Luz jest, trzeba nasz kabel antykradzieżowy. A czekaj, bez tego zrobię. Ty działa, bez tego. No widzisz. O, trochę nierówno nam pracuje tylko, nie? Dobra, odłączymy prostownik. I próba. Ten wydech byśmy mogli uciąć, wiesz? Chodzi jak to, jak nie wiem. Jak moi cioci Sejczęto. Zamykamy, co? Zamykamy, a jak? A gdzie się ładuje? A ty już jechałeś. Ale jak po polu? No to chcę usiąść w boku. Ale mnie wydymałeś. O ja. Zobaczymy, co to jeździ. Zobaczymy, co to jeździ. Trzymajcie się. Trzymajcie kciuki za nas. W tym drzwi masz otwarte. Co ty? O, teraz git. Ale sterko działa? Działa! Działa. Tak słabo widać, nie? No, tylko nie cząść, bo żeby kamery nam nie zajechało. Sprzęgło w tym nawet dobrze działa. W Peugeotie było do dupy. Uważaj, nie? Tylko nie walnij w swojego tam bryka. I płytę jutro weź jakąś. A jak się cieszy. Lecimy. Tylko wolno, żebym wiesz, nie rozwalić go, nie? To pojedziemy próbne okrążenie. Próbne, dobra. I słuchajcie, tutaj tablicę zrobimy. Tablica będzie gdzieś w tym miejscu. Tu, gdzie ta elektryka jest. To jest prosta elektryka. Tak, prosta elektryka. Albo na tym garażu będziemy wyniki mogli pisać. Tylko markę. Ale żeś. No nie wiem właśnie. Za mało gazu. A to no powoli miałem jechać. W prawo czy w lewo? W prawo. Mamy prawostronny tor. No nie, lewostronny. Tylko bokami nie jedź, bo są te wyrwy. Tam jakieś chyba części stare jeszcze. Ty, tu jakieś kamienie nam ktoś narzucał. Nie, no to były te kamienie. To właśnie o to chodzi, że tu się po kamieniach jedzie. A, bo jest niższy też niż ta BMW. Patrz, tu masz kamień, uważaj. Widzę. Równe obkrążenie zapoznawcze.
Będziesz wiedział, jak jechać? Pamiętaj, że to czasówka będzie, tam też kamień jest. To plastik jest jakiś. To nad kole z Peugeota. Co, jak to chodzi? Ty na jedyneczce, cyrka nie przerywa. Jak gazu dasz, to nie przerywa. No. I to jest ostatnia prosta, nie? Tak. Prosta elektryka. Nie, jeszcze to drzewo trzeba minąć. Uj, uj. Furka chodzi. No i tu, i w prawo, i tu jest tak, prosta. Jest, tak. Oj, oj, żeby się nie no, zakopał. Bo się zakopiesz, bo jest mokro. To już gazuj, gazuj, gazuj. Kamień był. Dobra, sam się chyba ten wydech nam wyłamie. Poczekamy, aż trochę się osuszy, nie? Tak. Ale furka fajna. No, palimy kapcia? No pal. To może ja nagram z zewnątrz? No, możemy spróbować. Jak umiesz kapcia palić? Spróbuję. Tylko wiesz, nie rozwal, no, żeby ta furka dla mnie starczyła. Tak lekko spal, dobra? Okej? Okay? Ty, no cały bok ci tu odleciał, ale dobra, no. No teraz to już. Kółka nie ruszy. Ale te dziury to będziesz zasypywał. Jak było? Masz trochę, dobrze, masz trochę głazów, żeby zasypać te dziury, co zrobiłeś? To od sąsiada weźmiemy. Daj zasypać. Trochę ja teraz przejadę się kawałek. Ręczny jest. Ale ładnie palił gumę, co? Nagrasz mnie? No. Słuchajcie, Oskar mnie nagrywa. Elo, Oskar mnie nagrywa. Tylko tam nie wjeżdżaj do mojego. Tam? No tam nie jest. Ty, ten fotel jest tak niski, że ciebie ledwo z tego samochodu widzę. No właśnie. Poduszkę musisz sobie. A jak tu? Gdzie tu? Aha, tu, tu jest ta bajka i do przodu. O. Pomyliłem z Peugeotem. Lampę by zahaczył. Co model w ogóle? Oskar! Prawie lampę skasowałeś. No. Zagrzał. Zagrzał się! Wjeżdżaj pod warsztat! Powolutku jedź, bo go zatrzesz!
L4 ma. Co? Ale odpalasz dobrze z akumulatora. No, teraz tak. Widziałeś, co z lampą zrobiłeś? Nie. Cała w błocie. Tak! Ona bierze, on teraz... A je temperaturę? No nie pokazuje jeszcze wysokiej, ale... Może z wiadra musisz dolać. Dobra, nie odpalaj. Dobra. Czy ty zgasiłeś? Ja zgasiłem. Nie, on się zgasił. Aha, no to jest zagrzany. To nie odpala już go. Zostaw ten. No co? Ale kluczyk już teraz weź, bo jak już odpala bez akumulatora, no, żeby nie było jaj. Dobra. Że widzowie przyjadą i nam porwą furę. No, nie wiem, bo może być taka opcja, że widzowie przyjadą i porwą furę. Ja ją zamykam tu. O, wszystko centralne. O, centralny. Bagażnik otworzymy. Ty, no patrz, działa bagażnik. No, w rękach tak jest. No. A faktycznie cały bok się urwał z tej strony. No. Ale fajna furka. To co, jutro na gofry? A co tu się stało, tu, to z tym? A nie wiem. Pani Ruda przyjechała i zeżarła. Ta tablica się wgniotła, rejestracyjna. Uderzyłeś w coś. Nie, ona już chyba była, tak wiesz? Była? Znaczy była po tym wyskoku. No to co, no jutro dalej w pole, nie? Tylko wiesz co, no tą chłodnicę musimy zrobić, wiesz? No, trzeba ją nareperować, bo... Ty, no musimy tą chłodnicę zrobić, bo nie będzie można, wiesz, na maksa jej tam upalać, a ja chcę tam do odciny. Ale ty, ale to z 7 dych pójdzie na tej jedynce. To co, to nara, hejos! Nara. Elo. Będzie... Tam. Tam.